tej chwili znajdujemy się w filtrze powolnym na terenie stacji filtrów. Filtr powstał w 1886 roku, a więc ma już 135 lat i jest jednym z wielu cennych obiektów, które znajdują się na tym terenie. Stacja filtrów została wpisana na listę pomników historii w styczniu 2012 roku. Doceniono jej walory architektoniczne. Doceniono również to, że jest wyjątkowym zabytkiem architektury, jeśli chodzi o technikę stosowaną w końcu XIX i na początku XX wieku do uzdatniania wody. Filtr powolny służył do oczyszczania wody. Wiślana woda trafiała tutaj, przesączała się przez złoże piaskowo-żwirowe z prędkością 10 cm na godzinę, stąd zresztą nazwa tego filtra. Ten sposób uzdatniania był wystarczający do tego, żeby Warszawa została uzdrowotniona, ponieważ jej stan sanitarny, higieniczny był wcześniej katastrofalny i ludzie po prostu umierali z powodu chorób spowodowanych brakiem wodociągów i kanalizacji w mieście. Wieża ciśnień, która powstała w tym samym czasie, w 1886 roku, jest symbolem wodociągów warszawskich, a przenosząc się w czasie, mamy na terenie również nieprawdopodobnej jakości budynek wykonany w okresie dwudziestolecia międzywojennego, budynek Zakładu Filtrów Pospiesznych. Był to wówczas najnowocześniejszy zakład tego typu w Europie, który powstał z powodu tego, że mieszkańcy Warszawy po prostu zaczęli otrzymywać mniej czystej wody niż było im potrzeba, ponieważ liczba mieszkańców znacząco wzrosła.